Dobry wieczór Państwu, nazywam się Justyna Suchecka i razem z moją koleżanką Natalią Szostak będziemy miały przyjemność podsumować dla Państwa trzeci dzień Festiwalu Literacki Sopot w naszym codziennym, nietypowym online'owym studio, dlatego że przed nami nikt nie siedzi, jesteśmy tutaj z naszymi gośćmi, ale ja przez cały czas będę zaglądała do telefonu, gdzie będę czytała Państwa komentarze i pytania, więc szykujcie się, piszcie, będziemy to sprawdzać. A naszych gości dzisiejszych przedstawi Natalia. Adam Wajrak, dziennikarz, przyrodnik i Mirosław Filiciak, Uniwersytet SWPS. Dobry wieczór. Czy nie podałyśmy żadnego fake newsa na początek? Same fakty. Tak, wyłącznie fakty. I jak przy fake newsach jesteśmy, to dzisiaj miałeś warsztaty. Czego nauczyłeś swoich uczestników? No co najważniejszego powinni zapamiętać z dzisiejszej lekcji? Wczoraj, więc jakby... Przepraszam, tutaj, no tak, czy jednak zaczynamy fake newsy? Testujesz moją czujność. Nie, robiliśmy taką ogólną... kameralny warsztat w Sopotece, rozmawialiśmy o tym właśnie, tak, jakie są mechanizmy medialnych manipulacji, robiliśmy ćwiczenia, dwie grupy próbowały się wzajemnie oszukać, okazało się, że uczestniczki i uczestnicy są bardzo, bardzo pomysłowi i myślę, że wyszło naprawdę fajnie. A możesz powiedzieć krótko, jak właśnie wyglądają takie mechanizmy manipulacji, czego się wystrzegać? Oczywiście no nie zrobisz tutaj warsztatów, bo trzeba było się zapisać, no ale... No tak, ale to jest oczywiście złożona kwestia, tak? No bo z jednej strony oczywiście w ogóle żyjemy w takich czasach, kiedy no tak, funkcjonujemy niestety w spolaryzowanym społeczeństwie, więc tutaj z jednej strony mamy problem kwestii faktów i opinii i nie wiem, popularności rozmaitych teorii spiskowych, tak? Ale oczywiście tutaj też no, to nakładają się kwestie techniczne związane z bańkami informacyjnymi, z tym, jak dystrybuowane są dzisiaj informacje, a więc myślę, że tym, co trzeba zachować zawsze, to po prostu jakiś taki krytyczny ogląd, sprawdzać źródła, też zastanawiać się nad tym, czy te źródła nie są po prostu jakimiś botami, które generują informacje automatycznie i to będzie taka mało akademicka pewnie podpowiedź, ale po prostu zachować zdrowy rozsądek. Przed tym, jak weszliśmy na antenę i mogli nas Państwo oglądać, jedno pytanie zostało naszym rozmówcom już wcześniej zdradzone. Adam obiecał, że przygotuje zestaw swoich ulubionych przyrodowych fake newsów. Och, ja mam całą masę takich przyrodniczych fake newsów i one funkcjonują. No to są fake newsy, nazwałbym je groźnymi bardzo, głupimi i takie są głupie, ale nie groźne, tak? I pierwszy groźny to jest na przykład mój kolega kiedyś zrobił w Puszczy Białowieskiej, w środku Puszczy Białowieskiej takie zdjęcie 8 wilków idących po torowisku i myśliwi to zaczęli rozpowszechniać pod hasłem podchodzą pod Tczew, podchodzą pod Wrocław, już są w okolicach Warszawy. Już tu są, już czekają na wasze dzieci. To było bardzo śmieszne. Taki mój ulubiony fake news, który trochę pokazywał, jak bardzo bezkrytycznie my podchodzimy do informacji podawanych w internecie, które de facto przy minimalnej wiedzy i logice można zweryfikować. To jest taka kubka jajek, zapewne jakiegoś płaza. To muszę tutaj zrobić pewne wyjaśnienie. Otóż są zwierzęta takie jak tchórze, jak norki, które polują na płazy. Jednej rzeczy, której nie lubią jeść, bo ona im pęcznieje w żołądku, to są jaja tych płazów. Więc one rozcinają jajowód, wyrzucają te jaja płazów gdzieś tam obok i zjadają sobie żabę, czasami ropuchę, jak ją obedrą ze skóry. I taka aborcja i... świata zwierząt. Taka raczej eutanazja, nazwałbym to tak. Ale w każdym razie te jajka pojawiają się w internecie bardzo często pod hasłem uwaga, jaja kleszczy spalię. I to po prostu się rozchodziło w jakichś tysiącach, setkach tysięcy udostępnień. Ja wiedziałem oczywiście, co to jest z mojego doświadczenia przyrodniczego, ale zastanawiałem się, kim musi być człowiek, który to rozpowszechnia, że uważa, że tak duże może być jajo czegoś tak małego jak kleszcz. I to mnie zastanawiało, dlaczego ludzie po prostu, bo wiedzą dobrze, jak wyglądają kleszcze, prawda? Aż za dobrze, jakiej są wielkości. No i niestety stworzenie tak małe jak kleszcz, no nie może złożyć z jaja swojej wielkości. Więc jakby ten fake news jakby nie... jakby był potwornie głupi, a jakby jeszcze było straszne to, że ludzie nie potrafili tego zweryfikować tak jakby na czystą logikę, tylko momentalnie to przekładali. No i taki fake news, z którym też mi się pojawia, to jest takie wilki idące
linią przez głęboki śnieg. Jest napisane, to zależy od, to mogą być Karpaty Rumuńskie, Karpaty Polskie i tak dalej, i tak dalej. I to jest, że zdrowe wilki torują w śniegu przejście dla chorych i słabych, i Bóg wie coś tam takiego. Kompletna bzdura, przy okazji tak naprawdę to jest zrobione zdjęcie w czasie kręcenia filmu BBC, zrobione w parku Baffina w Kanadzie. Zupełnie nie mające nawet nie nasze wilki. Nie nasze wilki, duża wataha polująca na bizony amerykańskie, dlatego jest taka duża. Idzie przez śnieg, bo rzeczywiście rządkiem jest iść łatwiej jeden za drugim. Więc to są takie moje ulubione trzy przyrodnicze fake newsy. Oczywiście tych przyrodniczych fake newsów jest więcej. Myśliwi szczególnie ostatnio używają fake newsa do robienia coraz gorszej opinii wilkom. Mm-hmm. Więc to jest w świecie przyrodniczym też to mamy. Czyli możemy tak generalizując powiedzieć, że fake newsy często wywołują strach, że na tym operują właśnie na jakichś takich emocjach bardzo silnych? No tak, pewnie jak ogólnie media odwołują się do emocji, ale też no, często się odwołują do takiego skrzywienia poznawczego, że lubimy potwierdzać swoje opinie, szukamy tego, co sprawia, że czujemy się mądrzejsi i być może faktycznie, nie wiem, no, obserwując gigantyczne je kleszcze albo podchodzące od niemieckiej granicy wilki, no to potwierdza może inne uprzedzenia odbiorców. Podobno kleszcze też właśnie w tym roku jakieś gigantyczne z Niemiec przybywają i latające. Nie, myślę, że kleszcze są, te latające kleszcze to jest zupełnie co innego, to są strzyżaki, to są takie krwiopijne muchówki, które zawsze u nas były. One rzeczywiście trochę wyglądają jak kleszcz, są takie płaskie, ale kiedyś pani z Lasów Państwowych powiedziała latające kleszcze, jak palnęła, to się przyjęło. No i teraz są latające kleszcze, natomiast to zawsze było. One są dość nieprzyjemne, mogą wchodzić tak we włosy i wywoływać reakcje alergiczne, ale to nie jest kleszcz, który może przenosić naprawdę groźne choroby. Nasi goście jeszcze tego nie wiedzą, ale Państwo, którzy jesteście z nami już trzeci dzień, mogliście słyszeć, że temat przyrody pojawiał się już na poprzednich spotkaniach i na przykład na wczorajszym spotkaniu ze Staszkiem Łubieńskim rozmawialiśmy o tym, że ludzie nie zawsze wiedzą, jak zareagować, kiedy coś dzieje się w przyrodzie. I pojawił się temat, który, Adam, trochę wywołałeś na ofie, ale jeszcze tego nie wiesz. Czyli Staszek mówił, że ludzie często nie wiedzą, jak zareagować, kiedy znajdą ptaka poza gniazdem. I on nie udzielił odpowiedzi na pytanie, jak powinni zareagować, a ty dzisiaj miałeś historię w Sopocie. Ja miałem historię w Sopocie, ale to nie był ptak poza gniazdem, bo to był dorosły ptak. To była dorosła muchołówka szara, która się po prostu uderzyła o szybę. No niestety takie uderzenia o szybę w dużej części są śmiertelne, bo tam jest jakiś wylew się pojawia. To jest trochę tak, że ptaki sobie nie radzą, zresztą dużo zwierząt, nie tylko ptaki, nie radzą sobie ze szklanymi, przezroczystymi powierzchniami, które odbijają jakby środowisko, czyli na przykład mamy dom przy parku, jakby ten park ma kontynuację to w odbiciu. Ptak myśli, że to jest ten, uderza się o szybę i w bardzo wielu wypadkach ginie. Natomiast ja, jeśli coś mówię ludziom, jak mają reagować na to, jeżeli spotkają ptaka poza gniazdem, wiele ptaków ma taką strategię, że po prostu bardzo szybko z tego gniazda wychodzi. Po prostu lepiej rozproszyć jest ryzyko, tak? Zamiast siedzieć całą kupą i czekać, że przyjdzie kuna, kot, sójka i nas zje wszystkich, bracia i siostrzyczki, to lepiej się po prostu rozproszyć i one bardzo często wychodzą z tego gniazda w takiej fazie, to się nazywa ładnie podlot, czyli coś, co jeszcze nie za dobrze lata i jest rozrzucone. To dotyczy sów, to dotyczy drozdów różnego rodzaju. Ludzie czasami myślą, że taki pisak wypadł z gniazda, jak to się mówi, go zabierają. I trzeba ratować. To są typowe porwania dzieci, ja na to tak mówię. Zapamiętajcie, drodzy Państwo. Nie porywajcie dzieci. Natomiast no, to jest trochę inny problem z tymi ptakami, które uderzyły się o szyby. Naprawdę najlepiej, co można zrobić, dać im odrobinę wody, zostawić w spokoju, chyba że jest jakaś ptasia placówka dobra i doświadczona gdzieś w pobliżu. Oni mogą próbować pomagać różnymi środkami, ale na ogół to jest niestety śmiertelna przygoda dla tych ptaków. Zanim przejdziemy do następnego dnia, bo obaj panowie macie jutro poważne zadania na literackim Sopocie, to chciałam cię jeszcze, Adam, zapytać, jak u ciebie w Puszczy wyglądał czas pandemii? Czy się zaludniła, bo ludzie uciekali przed koronawirusem, czy było spokojnie? To znaczy, wiesz, Puszcza jest, znaczy jakby w Puszczy
na początku był ten zakaz wejścia do lasu, który uważałem za bardzo głupi, notorycznie, rewolucyjnie go łamałem. Czekałem na moment, aż ktoś mnie złapie i wlepi mi mandat, a ja wtedy pójdę do sądu i wywalę ten cały system, ale Straż Leśna jakoś... Czy państwo też są zawiedzeni? Unikała spotkania. Więc muszę powiedzieć, że właściwie w Puszczy teraz jest bardzo, bardzo dużo turystów. Jest bardzo dużo turystów w Białowieży, ale ciekawe jest to, że ja wchodzę do lasu i po prostu ciągle nikogo nie spotykam, że jednak jest taka obawa przed tym takim naprawdę gęstym, dzikim lasem. Z jednej strony mi trochę szkoda, że ci ludzie nie widzą tego wszystkiego, tej całej wspaniałości, która się kłębi, zapuszcza, przewraca, rośnie, a z drugiej strony jakoś tak nie żałuję, że ich nie spotykam, tylko spotykam jakieś zwierzęta. Ja myślę, że czas pandemii, my trochę z takiego punktu widzenia naszej relacji z przyrodą, my bardzo tragizujemy, że nam się tu stało, że musieliśmy być zamknięci, że w ogóle co tam i tak dalej. Ta przyroda niespecjalnie odżyła z tego powodu, że myśmy byli zamknięci przez te parę tygodni. Jak sobie przyjrzałem różne historyczne rzeczy, to żeby przyroda odżyła tak naprawdę dobrze, to człowiek musi sobie niezłą krzywdę zrobić, nie taką tam drobną pandemię. Tej krzywdy sobie oczywiście nie życzymy. Jutro o 16 spotkanie z Adamem Wejrakiem będziemy miały przyjemność akurat poprowadzić we dwie, więc jeżeli macie państwo jakieś pytania do Adama, które chcielibyście, żebyśmy zadały teraz albo jutro, to cały czas przypominam o tym, że możecie pisać w komentarzach, ale specjalistą od zadawania pytań będzie też jutro Mirek. Masz jutro debatę, czego należy się spodziewać, kogo będziesz przepytywał i dlaczego będzie trudno? Tak, będę miał świetnych gości, bo to będzie debata o marszałku McLuhanie i jego dziedzictwie. Oczy się błyszczą, widzicie to państwo? Nie, to myślę, że są takie bliki po prostu na okularach, ale nie, ale tak poważnie to się bardzo cieszę, bo moimi gośćmi będą Andrew McLuhan i tutaj oczywiście zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, to wnuk marszała McLuhana i trochę taki kustosz pamięci, założyciel McLuhan Institute. Derek de Kerkhoff, badacz mediów, który pracował z McLuhanem, wydał kilka książek o mediach, one były między innymi też tłumaczone na polski i świetna polska medioznawczyni i artystka Anna Nacher i będziemy rozmawiać o tym, na ile myśl McLuhana, który był takim pierwszym chyba publicznym intelektualistą, który się zajmował mediami i był też takim człowiekiem, no właśnie, który miał, myślę, w Stanach duży fame i na Zachodzie miał duży fame, ale też jego teksty, nawet już nie wiem, w połowie lat 70. były tłumaczone na polski. Był też człowiek, nie wiem, no, żeby pokazać tą taką skalę popularności, chociaż teraz sobie pomyślałem, że dzisiaj to nie jest najlepsza rekomendacja. Występował na przykład, nie wiem, miał epizod w filmie Woody'ego Allena. Dzisiaj nie brzmi dobrze, ale wtedy świadczyło o tym, Donald Trump też miał epizod. No, Marshall McLuhan już dobrze, ale to... Dobrze, a powiedz, dlaczego ten temat powinien być ciekawy dla miłośników literatury? Bo pierwsze hasło, kiedy słyszymy literacki Sopot, to jednak książki, debata na temat tego, a tu jednak media są troszeczkę obok. Dlaczego ludzie powinni jutro przyjść, słuchać, włączyć się online i to powinno być dla nich ciekawe? No tak, McLuhan był takim człowiekiem, który urefleksyjnił koniec galaktyki Gutenberga, tak? Tego, co się stało w momencie, kiedy pismo, kiedy literatura przestały być takimi mediami kształtującymi nas jako ludzi, jako jednostki, jako społeczeństwa. Co oczywiście też historycznie było dosyć krótkim okresem i on to robił w dużej mierze w kontekście mediów technicznych, tak przede wszystkim telewizji. Ale dzisiaj jesteśmy u progu albo już tak naprawdę za progiem takiej kolejnej gigantycznej zmiany, kiedy tak naprawdę zmienia się cały paradygmat mediów, które trochę się stają takimi maszynami do ekstrakcji naszych danych bardziej niż takimi wyidealizowanymi narzędziami do komunikowania się, podejmowania racjonalnych decyzji w demokratycznym społeczeństwie. Zresztą myślę, że dzisiaj też dobrze widać to, że z jednej strony mamy afery związane, no właśnie takie jak chociażby, nie wiem, no Cambridge Analytica, z tym, jak na masową skalę można dzisiaj skutecznie manipulować za pośrednictwem mediów, jak można manipulować ludźmi, ale z drugiej strony to jest też
no, historia, która, no, która pokazuje właśnie tak, że media, no, ten nasz obraz mediów był bardzo, bardzo wyidealizowany, że dzisiaj trochę jesteśmy takim zasobem. I myślę, że w tym wszystkim jest taki problem, że te dyskusje, no właśnie, jak tak widzę twoją minę, te dyskusje sprawiają wrażenie takich nudnych dyskusji dla informatyków, że algorytmy selekcjonują dane, pokazują nam, nie wiem, tak decydują o tym, co się wyświetli na Facebooku i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę to są pewnie dzisiaj kluczowe tematy polityczne i myślę, że tak naprawdę no, to jest coś, o czym powinniśmy dyskutować i no właśnie, no i ta część społeczeństwa, która czyta ciągle, myślę, że ma te kognitywne narzędzia, żeby sobie z takimi złożonymi tematami radzić. Więc zachęcam bardzo gorąco, zapraszam, myślę, że będzie interesujące. No na pewno powiedziałeś tak, że to nie był temat na informatyków. Także... Jutro o 15:00 Państwowa Galeria Sztuki. Tak, trzeba się było zapisać, ale będzie też na Facebooku, widzę ten znaczek, transmisja, tak? Sprawdzam tutaj w oczach organizatorki, wszystko się zgadza. Część spotkań, jak Państwo wiecie, jest nadawana na żywo, część będzie do obejrzenia później, więc warto śledzić, jak to wygląda w przypadku kolejnych spotkań. Adam, jak słyszałeś o tej refleksji Mirka na temat mediów, to czujesz, żeby twoja praca się bardzo zmieniła? Nadal jesteś człowiekiem mediów, nawet w puszczy. Jak bardzo twoja praca się zmieniła w ciągu ostatnich lat? Ja myślę sobie, że to jest trochę tak, ja patrzę na pracę dziennikarza, jako na pracę kogoś, kto opowiada historię. I to jest trochę jak z przyrządzaniem potraw. I oczywiście możecie iść Państwo do kogoś, kto wam przyrządzi szybką rybkę, którą się zatrujecie, i możecie przyjść do mnie, ja wam zrobię po prostu coś dobrego, czym się nie zatrujecie. Wegański smalec. Na przykład, ale to jest trochę chyba tak, że wydaje mi się, że ja nie bardzo bym, znaczy oczywiście zastanawia mnie historia, kiedy jedną wielką redakcją jest Facebook i decyduje o tym, jakie kto gdzie potrawy dostanie, jakiś algorytm. To nie jest fajne, to nie jest dobre, z tym sobie trzeba poradzić. Natomiast wydaje mi się, że media cyfrowe są po prostu jakimś kolejnym narzędziem po druku, po obrazie. I ja jako osoba, której tam profil obserwuję trochę, chyba tam 80 tysięcy w tej chwili. Niemało obserwujących, jestem de facto taką małą gazetą, można powiedzieć, prawda? I wydaje mi się, że taka historia, że taka, co kiedyś mieliśmy w gazetach, tak, że jakby źródło jest sprawdzalne, bo jest w gazecie, że źródło jest sprawdzalne, bo jest redakcją telewizyjną, jest programem telewizyjnym, że teraz się bardzo zindywidualizuje, to znaczy będzie to oparte o nazwiska bardziej, właśnie ze względu na specyfikę mediów elektronicznych. Adam Wajrak, News z Puszczy. Na przykład, no nie wiem, no oczywiście wiesz, to się nie przekłada w tej chwili na, znaczy nie bezpośrednio na moje, no właśnie, na moje, no tak, zarobki, ale z drugiej strony trochę się przekłada na moje zarobki, tak? Bo jakby jest też jakby platformą do promowania a, moich artykułów, b, moich książek, c, moich zdjęć, które się sprzedają w innej formie. No tak, choć pewnie. Więc jakby traktuję to trochę jako narzędzie, to znaczy nie jestem tym przerażony, nie mam rozwianego włosa, Boże, co się stało, tylko traktuję Facebooka głównie, bo Twitter jest dla mnie jakąś inną zupełnie historią. Myślę, że nie miałbym na to czasu, musiałbym zrezygnować z chodzenia do lasu, a najbardziej na świecie lubię chodzić do lasu, więc jakby nie będę się poświęcał dla Twittera z tego powodu, ale traktuję to po prostu jako narzędzie. Czy był druk, jest druk, był obraz, to też daje masę możliwości. Można wrzucić zdjęcie, można wrzucić film, można też, ja to nazywam pułapki ideologiczne, które zostawiam na różnych motywach, więc na przykład wrzucam dużo zwierząt i w pewnym momencie bum, LGBT, rights, coś takiego i wtedy widzę, że się złapało na to wielu, staram się nie ograniczać mojej bańki, nikogo nie wyrzucam, nikogo nie kasuję i wtedy widzę, że mój przekaz z mojej bańki dociera do innych. Tak, tak, bo oni oglądają te twoje żubry, wilki. Tak, oni się łapią, tak, i w pewnym momencie mówią, ojej, proszę pana, to pan pisze też o polityce. Ja mówię, tak, niespodzianka. Więc jakby to też można w ten sposób wykorzystywać. To znaczy te media
media nowe dają taką możliwość. Ja widzę, że Mirek pochwalał i chciał coś dodać. Tak, chciałem dodać. Znaczy, nie no jasne, tak, tylko teraz jesteśmy w tym momencie, albo od dłuższego czasu jesteśmy w tym momencie zmiany i myślę, że każda taka zmiana medialna to jest też zmiana regulacji i modeli biznesowych. Tak, tak? Oczywiście. I można też tę piękną historię opowiedzieć w ten sposób, że no jednakże ci pośrednicy są pasażerami na gapę. Tak? Że... Oczywiście, że tak. I to jest pewnie kwestia. Co więcej, ja się boję, że to jest, wiesz, to jest trochę tak, że to może dotyczyć tylko pewnego rodzaju dziennikarstwa, inne rodzaje dziennikarstwa. Dziennikarstwo śledcze, dziennikarstwo reportaże po prostu potrzebują funduszy, olbrzymich funduszy, które normalnie zapewniały redakcje. I to się zaczyna robić już niefajna historia. I to się zaczyna robić coś złego i tutaj trzeba coś wykombinować. Natomiast taki pan od zwierzątek jak ja na razie ma cudownie i może sączyć do głów różne swoje ekologiczne, tudzież lewackie te, i łapać na żubra różnych prawicowców, którzy tam wchodzą, myślą, że żubr, a tu bach. Ja mam nadzieję, że Państwo dali się złapać na literaturę i właśnie brali w dyskusji udział o medioznawstwie i panowie się jutro nie spotykają w żadnym panelu, więc to była naprawdę wyjątkowa okazja. Czy jest coś jeszcze, Natalia, w programie, co jutro byś chciała polecić? Poza tym, żeby wszyscy przyszli do panów. No, ja jestem absolutnie zakochana w Macieju Zaremba-Bielawskim, to muszę wyznać. Ja też, jest moim mistrzem. Prawda? Maciej Zaremba-Bielawski, chcę powiedzieć tu i teraz, jeżeli Państwo nie słyszą, napisał najmądrzejszą książkę. Niestety troszkę bez echa ona przeszła w Polsce, jest wydanie polskie, bardzo Państwu polecam, Leśna Mafia. Nie ma mądrzejszej książki o przyrodzie w Europie niż książka Macieja Zaremby-Bielawskiego, Leśna Mafia, gdzie on użył takiego sformułowania, które można do Szwecji to jest, ale to można odnieść do wszystkich lasów europejskich, że nigdy w historii nie było tak dużo drzew i tak mało lasów. A to jutro o tym porozmawiamy. No, mam nadzieję. Wspaniale. No, w każdym razie Maciej Zaremba-Bielawski połączy się z Michałem Nogasiem jutro ze Szwecji. Będą rozmawiali wyjątkowo nie na plaży, jak to Michał Nogaś zazwyczaj występuje, tylko na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże o 13:00. No oczywiście spotkanie z Adamem Wajrakiem, no to wiadomo, oraz debata, którą poprowadzi Mirek. No i oczywiście o godzinie 19:00 Krystyna Janda przeczyta fragment książki Kapelusz cały w czereśniach Oriany Fallaci i w ten sposób zapowie już kolejną przyszłoroczną edycję Literackiego Sopotu, czyli edycję włoską. O tej przyszłorocznej edycji będziemy mogli też porozmawiać w naszym jutrzejszym wieczornym studiu, bo jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, będzie z nami Jarosław Mikołajewski. A jak nie będzie, to myślę, że zaskoczymy Państwa czymś innym. Za nami... Kupimy pizzę po prostu. Czy możemy już zamówić tę pizzę na jutro? Drodzy Państwo, za nami trzeci dzień Literackiego Sopotu. Widzimy się jutro online i nie tylko. Pod tym filmem cały czas możecie zostawiać komentarze. My do nich zaglądamy też później, żeby wiedzieć, o co pytać naszych autorów, naszych gości, ale też jak szykować się do kolejnego studio, do czego bardzo zachęcamy. Naszymi gośćmi byli Mirosław Filiciak i Adam Wajrak. Dzięki i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.